Polska na Dzień Dobry Weekend i kolejny gość w naszym studiu, Piotr Gociek. Pisarz, publicysta, dziennikarz. No i właśnie z książką Jak nakarmić smoka i inne zaskakujące opowieści. O tyle zaskakujące, że mamy na kanapie no, publicystę poważnych tytułów i gazet zajmującego się i kulturą, i polityką też, tak. A tu nagle książka dla dzieci. Miałem takie marzenie przez długie lata, żeby podobną książkę napisać i nigdy w życiu nie sądziłem, że mi się uda. Kiedy moja córka się urodziła, dziś już dorosła, uwielbialiśmy szczególnie podczas wyjazdów na urlopy snuć rozmaite niesamowite opowieści. No i niektóre z tych opowieści czasem przyjmowały formę zabawnego wierszyka. Ja się wychowywałem na Brzechwie, na Tuwimie, na klasyce, na Antonim Marianowiczu. I gdzieś te wszystkie rzeczy miałem bardzo głęboko w głowę wdrukowane. I przyszedł taki moment w pandemii, kiedy człowiek zaczął się przyglądać temu, co w szufladach, kiedy pytanie o to, co tam dalej z nami będzie, jakoś tak ostro w głowach wszystkich się pojawiało. No i postanowiłem zebrać te rzeczy, które przez długie, długie lata, właściwie dekady były pisane. Kilka jeszcze dopisałem. Na końcu jest taki specjalny wiersz dla mojej córki. I cały tom jest właśnie zadedykowany dla mojej córki Kasi, którą serdecznie też pozdrawiam. Wczoraj obchodziła urodziny, więc śmieję się, że to taki też prezent lekko przedwczesny był urodzinowy, ale też i trochę spóźniony z kolei dla wnuka, który nam się urodził 3 miesiące temu. Ale jakby te fascynacje brzechwowo-tuwimowe to nie jest wszystko, bo ja też uwielbiam, a to już pokochałem trochę później, taką poezję nonsensu. Takie klimaty bardzo popularne w brytyjskiej literaturze dla dzieci, że wierszyki bywają edukacyjne, ale bywają czasem okrutne, straszne. Zresztą uważam, że dzieci bardzo lubią być straszone, jak są małe. Więc takie klimaty z kolei ala Roald Dahl czy Hilary Belloc. No jesteś na odpowiedniej stronie tutaj. Tak. Dziewczynka, która z wielką paszczą, bym powiedział, nawet krzyczy, przestraszona. To zdaje się, że chodzi o Laurę, która... O dziewczynce, która wrzeszczała. Tak. O dziewczynkę, która wrzeszczała, tak, to jest przerażająca opowieść o tym, czym się kończy wrzeszczenie w miejscach publicznych. Mamy tam też opowieść o tym, jak pewna panna Laura pożarła dinozaura, ale też o tym, że łatwo można w brzuchu smoka skończyć, jak się jest bardzo niegrzecznym i nie słucha się mamy i taty. To pod tym względem to usłyszałem od paru osób, że to jest bardzo niepoprawna politycznie obecnie książka, ponieważ... Czyli nie można straszyć dzieci, tak? Ponieważ tak, jest w niej mama i tata na przykład, tak? Jest w niej przekaz taki, że trzeba słuchać mamy i taty. Jest w niej przekaz taki, że być cymbałem jakoś tak nie wypada. Mm-hmm. Że może by się należało uczyć, prawda, pracować nad sobą. I to jest takie bardzo niemodne przesłanie. Oczywiście, niepopularne treści. I tutaj widzimy ilustrację Natalia Chuć. No trzeba przyznać, że bardzo, bardzo ładne obrazki. Kapitalny debiut. No właśnie, tutaj... ale to się taki jest, jak się pisze książkę dla dzieci, że się szuka specjalnie tego ilustratora. Tak. Myśmy przeglądali, no przede wszystkim tutaj redaktorzy z wydawnictwa Zyski Spółka, Jan Grzegorczyk, który prowadził ten tytuł, obejrzał masę rozmaitych ilustracji, propozycji i ostatecznie udało nam się znaleźć wspaniałą ilustratorkę ze Śląska, której to jest w ogóle debiut książkowy. Bardzo nam się rysunki, które ona przysłała do wydawnictwa, spodobały. No i zapytaliśmy jej, czy nie zechciałaby zilustrować całej książeczki. Ja jestem zachwycony. Pokazywałem tę książkę też na targach na Tajwanie w ubiegłym tygodniu. No i tam w ogóle Polska Szkoła Ilustracji, która jest bardzo oryginalna, bardzo odmienna od tej zamerykanizowanej, wielkim zainteresowaniem tam się cieszyła i też zwrócono uwagę na kapitalne ilustracje pani Natalii. No właśnie, też państwo teraz widzą. Więc ja może trochę tutaj zaprezentuję. Mam nadzieję, że uda się jeszcze jakąś książkę nam razem zrobić. Trochę straszymy tymi wierszami, ale generalnie jak czytam, jakie jest przesłanie każdego z tych wierszy, to generalnie zestaw takich dydaktycznych opowiastek. Co rodzic by chciał, żeby dziecko pojęło z tego, co próbuję mu przekazać? Absolutnie się tego nie wstydzę. Uważam, że taka pozytywna, zakręcona dydaktyka... Jak nie marnować jedzenia, jak bezpiecznie przejść przez ulicę? Tak, no jak powiedzmy z ulicą, to tam chyba nic nie ma, ale tam na przykład o oszczędzaniu wody jest kapitalna opowieść o tym, co... To idealnie na dzisiejsze czasy. To chyba pan dopisał teraz. Tak. Co straszna bazylicha, która mieszka na krańcu świata, w największej w świecie studni, zrobi tym, którzy marnują wodę. Tak. Trzeba się temu uważnie przyjrzeć. Ale to też, powiedzmy sobie szczerze, są to bardzo często
czy zazwyczaj powiedziałbym, takie podróże pełne fantazji wierszowane, to nie chodzi o to, żeby ta dydaktyka przygniatała to, co chcemy dzieciakom powiedzieć. Dzieciaki lubią się z rodzicami bawić, dzieciaki czasem lubią być nastraszone, dzieciaki lubią się roześmiać, dzieciaki bardzo lubią absurdalny humor. I dlatego wierzę, że będzie się podobała dzieciom ta książka. Znajomi, którzy do tej pory kupowali, czy tam czytelnicy przez Facebooka się ze mną komunikujący, dokonali testu bojem i wiem już, że wydawało nie mi się... Nie. Wydawało mi się, że to jest książka tak dla dzieci od 6 lat w górę, ale twierdzą, że tak od 3-4 roku życia też już są rozumiane te historyjki. Oczywiście jest też smartfon słynny, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy właściwie naszą rozmowę z dyrektorem jednej ze szkół w Warszawie. To chyba też taki wierszyk na dzisiejsze czasy. Tak. On napisany akurat chyba 2-3 lata temu o strasznych skutkach domagania się nowego smartfona w płonnej nadziei, że samo posiadanie jakiegoś gadżetu sprawi, że staniemy się automatycznie mądrzejsi. Nie sprawi. Córka, jak mówiliśmy, brała aktywny udział w powstawaniu tego wszystkiego, ale czy byli jacyś inni mali recenzenci, zanim zdecydował się pan, że idę do wydawnictwa? Nie. Postanowiłem oddać to w ręce wydawnictwa właśnie i doświadczeni redaktorzy mieli ocenić, czy to im do planu wydawniczego pasuje, czy nie. Więc wszyscy z takim lekkim dygotem, prawda, oczekiwaliśmy premiery, ale bardzo są sympatyczne sygnały odzewu ze strony młodych czytelników, więc polecam. Książka dla dzieci, jak nakarmić smoka i inne zaskakujące opowieści, ale widzimy, że też pan coś innego, jakieś inne książki przyniósł. Pomyślałem, że skoro już zajrzę dzisiaj do państwa ze smokiem, no to przypomnę, że jeszcze cały czas jakaś końcówka nakładu innej książki, takiej pandemicznej, jest dostępna. To jest Widzenie Eneasza, czyli zbiór moich wierszy takich całkiem poważnych i dla dorosłego czytelnika, takie wiersze przebrane, które powstawały od lat 80. aż po ostatnie lata. Więc to jest tak jakby moje podsumowanie tego, co przez ponad 3 dekady, jeśli chodzi o wiersze, udało mi się napisać. To powiedzmy, jak u pana wygląda proces tworzenia takiego wiersza? Te myśli wpadają do głowy w jakichś niespodziewanych momentach, czy może siada pan po prostu do biurka i pisze? Najbardziej niespodziewanych. Nie, to są zawsze 2 etapy, bo śmiałem się kiedyś, jak za młodu czytałem nałogowo Tadeusza Różewicza i on pisał, że poecie najbardziej potrzebny jest notesik i ołówek, żeby zawsze mieć przy sobie, że jak gdzieś tam, prawda, coś mu strzeli w głowę, żeby szybciutko zanotować. Jak nie, to ta anegdotyczna już serwetka w restauracji zostaje. I okazuje się, Harry Potter, tak? Nie tylko, to mnóstwo i ale naukowców i wzory, tak, i wzory matematyczne. Okazuje się, że to rzeczywiście tak działa, bo gdzieś mózg pisarza pracuje w ten sposób, że cały czas analizuje, obraca rzeczywistość na różne sposoby. Gdzieś coś tam czasem zaklika, jakieś bardzo odległe impulsy potrafią się w coś nowego zamienić, wtedy to trzeba rzeczywiście zapisać. Jak się ma jakiś pomysł, jak się ma dobry początek, to później po obmyśleniu tego, co właściwie to ma być, jakim rytmem to ma być opowiedziane, czy to ma się rymować, czy to ma być biały wiersz, czy może to w ogóle powinno być opowiadanie, no to już przychodzi taki moment na samym końcu pracy nad formą i to już jest rzeczywiście wtedy siedzenie przy biurku, przy komputerze, no i szukanie mozolne właściwych słów, żeby to wyglądało tak, jak, tak jak powinno wyglądać. Ja bym powiedział, że tak jak, nie pamiętam, czy to Rodin mówił, czy ktoś, czy jeszcze wcześniej Michał Anioł, już mi się mieszają te głośne cytaty, że tworzenie rzeźby, tak, polega na tym, że bierzemy kawałek marmura, następnie skuwamy z niego niepotrzebne rzeczy, a ta rzeźba tam w środku jest, czeka. Więc myślę, że z pisaniem, szczególnie wierszy, jest właśnie podobnie. To znaczy, od pewnego momentu człowiek coś widzi w głowie, wie, jaki to powinno mieć kształt, jakie to powinno mieć przesłanie, a potem trzeba tylko usunąć niepotrzebne słowa, żeby zostało to, co powinno być. Jakieś cieniutkie te pandemiczne książki, to powiedzmy jeszcze o tej... A to jest, o tym tomie, to, jest, to jest tom, który chciałem przypomnieć widzom Telewizji Republika, bo pamiętam, że też rozmawialiśmy tutaj lata temu o tej książce, która była wtedy chudsza i miała taką czerwono-niebieską okładkę. Był to zbiór opowiadań Czarne Bataliony. Jest od ubiegłego roku dostępne wznowienie Czarne Bataliony 2.0, które jest poszerzone o opowiadania, które się
ukazały w tak zwanym międzyczasie w prasie, w antologiach. I to jest takie z kolei moje podsumowanie tego, czym się w formie właśnie krótszej, literackiej, fantastycznej zajmowałem. Śmiem twierdzić, że książka bardzo prorocza. Ona się ukazała w 2014 roku. Tam było takie opowiadanie o wojnie hybrydowej, które na przykład przełożono bardzo szybko później na Ukrainie i bardzo się to opowiadanie podobało. Ale tam też napisałem takie słowa w posłowiu, że bardzo dużo opowiadań jest okręconych wokół tematu Rosji. To są wydania fantastyczne, historie alternatywne, czasem groteski. Bardzo dużo tych zmagań z naszym odwiecznym wrogiem w formie fantastycznej tam jest. I napisałem wtedy posłowiu, że wkraczamy w erę, kiedy Rosja się zamienia z eksportera surowców w eksportera niespokoju. I okazuje się, że tak właśnie się stało. Ja przewidywałem wtedy, że Rosja pójdzie taką drogą Korei Północnej, tak? Czyli wielkiego szantażysty, który rozmawia zresztą świata w ten sposób, że domaga się czegoś, grożąc nagą przemocą i próbuje łamać kolejne bariery. Natomiast z punktu widzenia wydarzeń ostatniego roku, to chyba najciekawsze jest tam opowiadanie, które ukazało się kilka lat temu w antologii Przedmurze. I to było opowiadanie, które właśnie mówiło o wojnie na Ukrainie, o tym, jak się Polacy do tego szykują, o tym, co się dzieje w Przesmyku Suwalskim. Maciek Parowski mówił, że to była taka kontynuacja trochę po latach opowiadania Sapkowskiego w Leju po bombie. I to opowiadanie w Czarnych Batalionach 2.0 można znaleźć, więc śmiem twierdzić, że i trochę fantazji, i trochę takich aktualnych refleksji na temat tego, co nas otacza, można w tej książce znaleźć. Jak to wielu pisarzy science fiction też próbuje przekazać tym światem troszkę wykreowanym, alternatywnym to, czego się boimy. Kiedyś Brian Aldiss, który jest nie tylko świetnym pisarzem, ale i znakomitym krytykiem fantastyki, powiedział, że fantastyka nie jest literaturą o przyszłości, ponieważ nie można pisać o przyszłości, gdyż przyszłość jeszcze nie nadeszła. Natomiast zawsze bardzo dużo fantastyka mówi nam o teraźniejszości, ponieważ z niej się dowiadujemy, o czym marzymy, czego się boimy, przed czym przestrzegamy, prawda? Jakie lęki, jakie traumy, co nas napędza w danej chwili. Więc zawsze o czasach, w których żyjemy, z fantastyki można się bardzo dużo dowiedzieć. A jak chcemy trochę postraszyć nasze dzieci, to jak nakarmić smoka, Piotr Gociek, wiersze, tak, z przesłaniem oczywiście. Na przykład dziecizną, tak? Jak mamy dziczyznę, no to mamy dzieciznę. A to dorosły chyba straszymy? Pieczone dziecko, czyli w sensie Dziecizna. O tym chyba Piotr się kończy bycie niegrzecznym, właśnie. Tak, Piotr Gociek, publicysta, autor książki Jak nakarmić smoka i inne zaskakujące powieści. Książka oczywiście już w sprzedaży, taka pod kolor naszej kanapy. Bardzo ładnie pasuje, to zostawię jeden egzemplarz, żeby to jako element dekoracji w takim razie służył. Dziękujemy bardzo i Państwu również bardzo dziękujemy. To był sobotni poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Proszę zostać z Telewizją Republika, bo publicystyka, bardzo ciekawy tydzień za nami, przed nami w komentarzach i opiniach naszych gości, a tymczasem miłego weekendu. Dziękujemy za dziś, do widzenia, do zobaczenia.